Messi! Witam was, zajebisty humorze. Nowa seria, to jest pierwsze. Osiem specjalnych odcinków. Pewnie zgadliście, że to Mario. Brawo, mądrzy jesteście. Marian, żyjesz? Zawodowiec, co oczywiście, co inne kurze, co ja amator jestem. Ej, no. Co? PSG, chyba w lidze mistrzów. Czekaj, za kogo mogę dać PSG? Kurde. Aj. A ja? O, jest PSG, za drugim razem się udało. Kurde, mogłem pobrać najnowsze, nie? Dobra. Pobiera się już. No pójdzie to szybko, ponieważ mam dobrego neta. Nie jak niektórzy. Nie ma. Ty masz akurat też dobrego. Ja? Mówię, że ty też. No, w miarę dobry mam. Taki średni mam. No. Nie tak dobrze, ale nie super. No. Bo niektórzy to mają takie nety, że. KSZB prowadzi klub PSG z Rosją. Kto? Żartowałem się, że wzruszyłem się po mnie. No to jakie transfery mogę dokonać? Pierwszy odcinek zawsze jest poświęcony na transfery jeden mecz. Jaki? A jak gram? Co i Ibrahimowicza nie ma w pierwszym składzie? Śmieszny jesteś, że taką ciotę kupię. Nie cierpię Lewandowskiego. Przecież mam to. No bo w Polsce słabo gra. Na przykład. A w Borusu no ten to jeszcze lepszy, sam na sam nie umie wykorzystać. Ej, co? Zrobi na lepszy, najlepsi są poza rezerwami nawet. Ty to jesteś szalony. On jest szalony. Prawy obrońca by się przydał jakiś lepszy. Co? Prawy obrońca. Łukasz Piszczek! Czemu Łukasz Piszczek? Kurde.
Ale tutaj na początku jest stylowy skład. No na przykład. O, też go. Dobra, Beckham. Nie wiem, czy dasz mu szansę. No, daj. Wiem, lubię Nasriego. Prawie w dużej ilości karier kupuję go. Ja też. Dobra. Pisznek. Złożyliśmy już ofertę. No, a nie lechem, kurde, 5 sezonów zbierasz. Skąd wiesz, jak wygrasz Ligę Mistrzów? Ja wygrywam Ligę Mistrzów na zawodowcu, nie? No teraz nie. Nie na sera. No. Tylko, że wiesz, dopiero po dwóch sezonach, jak mam lepszych zawodników. Dobra. Oferta transferowa, Gameiro. Nie. Gameiro sobie został. Wiem. Özil i Hamsik potencjalnie coś tam do. Oferta nie do przyjęcia! 14,5 miliona sobie życzą za pustkę. No spoko. Dam im 10. Dobra, 11. Kurde no, trzymam ten głupi długopis, nie wiem po co. Jeszcze mi ile kasy zostanie. Oferta mnie do przyjęcia, co mi wnosi? 24 miliony, dam 22. 28 milionów chcą za Nasriego. Sergio, ha ha ha. Co mi by kogo będę później miał kupić? Do Sirgu. Kogo będę miał kupić? No, Mojera najwyżej. Beckham, ile on ma lat? Co? Nadal chcecie 14, kurwa, a ile ma Beckham lat? Kurwa, może? No, coś takiego. No to kupujemy jeszcze Garetha Bale'a. Żartuję. Wiem, żartowałem tylko. Mam Beckhama na skrzydle. Dobra, Beckhama chyba. Nie, Beckham jest na... Czekaj, muszę zobaczyć na skład. Bo na początku miałem jakiś głupiny rezerwany pierwszy skład. Przecież na skrzydło. No, czekaj. Prawe skrzydło... Lukas. Lewe skrzydło Pastora. Pastor jest zdrowy. Wiem, czekaj, kogo dać na drugie skrzydło? What the fuck? Nie masz żadnych dobrych, kurde, tych skrzydłowych? Ej, czaisz, nie mam skrzydła lewego. Marian. No? Trzeba kogoś kupić. Ale to nie ma? Lewego skrzydła. No przecież wracają, no? Czekaj, na nas tu nie ma. O jest. No to kogo na napastnika dać? Gameiro chyba. Może Roberta jednak Lewandowskiego. Bo nie ma. No ale kurde, nie ma innego, kurde, dobrego napastnika nawet takiego. No to pewnie Mateusz
Lewandowski! Co? Mateusza Lewandowskiego kupuje. Kaszebę. Co? Mój nauczyciel od Angola tak na mnie mówi. Czego ty chcesz? Oczywiście macie! Symuluję tak gówniana, nie? Motta! Zowet, potrafił! Kluczowy zawodnik, 4 lata, dziękuję, oczywiście jest to się było mój. Oferta transferu. No i dziękuję, są 12, też do mnie. Jeszcze tylko Robert nie ma transferu. Oferta nie do przyjęcia! 29,5 miliona za zimbację. Za co? Lewandowskiego. Daję 25, jak się nie zgodzą, szukam kogoś innego. No i dziękuję, do widzenia. Łukasz Piszczek jest mój. Od nas wybrajcie sobie zarówno, żeby... Pamiętasz, jak kiedyś kogoś wybierał, No i Ibrahimowicz, 2 dni. No i Samir nas... Co? Na budżet nie mam, na te kontrakty jak mam kasy. Super, obniżyli mi o 1,5 miliona. Dobra. No i Samir Nasri dochodzi do klubu. Czekaj, kogo kupić, jakiego napastnika? Jakiego polecasz napastnika do 29 milionów, bo więcej nie mam. No, bo więcej nie mam kasy. Kawani? Falcao! Nie, ja bym się palił z Falcao, Kawani i Gomez, ale najbardziej z Falcao nie wiem. Czekaj. Zobaczmy napastników, wszystkich ogólnie. No oczywiście Messi. Robin van Persie! Aguero drogi. Cavani! Drogi. Gomez. Nie jest też taki drogi. Marco Reus! Soldado 23 miliony. Marco Reus 24. Czekaj, kto jest najszybszy? Zobaczmy. Cavani. Szybko zbiegło 86. 84. 92 Marco Reus. Czemu? No tak. Soldado jest najwolniejszy, a ja chcę szybkiego. Szkoda, bo chciałbym Rosa, dobrze. Kto jest szybszy? Cavani czy... Cavani jest szybszy i młodszy. No ale za to, taką kasę mogę się również Lewandowskiego. Ale to Cavani nie kupię.
Zdecyduj się, a ja zaraz wracam. Kurde. Kurde, Rosji jest najlepszy. Dobra, spróbujemy Lewandowskiemu dać. Za Lewandowskiego. 26 milionów. Tak. Ale Lewandowski będzie chciał. Chuj, no. Gdzieś tyle będzie chciał Lewandowski. Ile ja dałem? Wiem, że nas tu szybi. No co za pedały głupie? No, Alex kontuzja. 5 miesięcy. Co spieprzacie tu wam? No super, jeszcze 120 tysięcy będę chciał wtedy. Negocjacje. Alokacja budżetu. Sama. Może trochę przesadziłem. 25. Mirosław Klose. Dzeko. O, Dzeko jest tam. Nie, albo Huntelaar. Coś szybszy. Tylko Dzeko 74. Fernandina Teresa. Lorenzo. O, Hernandez! Szybkość biegu. No, Hernandeza spróbujemy.
powinien do meczu być zdrowy. Damy im te 22,5, bo już nie chce mi się tutaj szukać innych. Fernandes jest dobry. Wszyscy. Dołączy przed meczem? Mam nadzieję. Dziękuję. Koniec transferu. W tym sezonie nie chcę mi się nikogo sprzedawać w tym sezonie. Podanie po ziemi. PSG z takim mocnym składem nigdy nie wyjdzie na Realu. Chociaż na Realu zawodnicy pewnie grają inaczej. Chyba to tylko gra. No i Hernandez. Ja sobie nie wyobrażam w barwach tego. Lucas. Becka. Hernandez! Ale szkoda! Mało brakowało! Hernandez w debiucie już próbuje szukać swoich okazji. No, fajnie, że nie gram o wielką stawkę, tylko mecz towarzyski. Ach, już strzelać miał. Nie zdążył. Hernandez! Słupek! Łukasz Łyszczek odzyskał piłkę. Podanie do Hernandeza. Hernandez, jego szybkość niestety tym razem mi nie wyszło. Samir Nasri. Nasri out. Jak pójdzie Hernandezowi w debiucie?
Nasriemu, Łukaszowi Piszkowi. Bekka. Oj. Aj. Trochę się przekombinował. Łukasz Piszczek. Hernandez na początku meczu błyszczał. Teraz jakby miał mniej sytuacji, ale cały klub ma mniej sytuacji. Hernandez mógł mieć asystę, Hernandez znów próbuje. O, coś mi w ręce przestrzeliło. Hernandez. Hernandez! No niestety. Jeszcze nie ma takiego dużego doświadczenia. Chociaż ile on ma 22. No. Nie ma dużego doświadczenia. Jak z Zlatan Ibrahimowicz. Czy Dawid Beckham. To będzie, podejrzewam, ostatnia akcja. Miałem rację, nawet akcji nie było. Nasri. Ibrahimowicz. Ibrahimowicz do Hernandeza, Hernandez z dystansu! Samir Nasri! Nasri! 1-0! Nasri w swoim debiutanckim meczu strzela gola! Ta piłka szła do Hernandeza, ale Hernandez dzisiaj 3 dobre strzały i próbuje, ale to Samir Nasri, który oddał swój pierwszy strzał chyba dla Barw PSG, zdobywa gola. Teraz zagranie do Ibrahimowicza, no niestety nie doszedł, nie jest taki szybki, ale ma już swoje lata Ibrahimowicz. Beckham naciska, Beckham odbiera piłkę. Podanie do Hernandeza. Hernandez niestety traci piłkę. Nie, jednak nie stracił. Hernandez! No niestety, jak już ma strzelać, to mu zabierają piłkę. Ma dzisiaj pecha chłopak. What the fuck? Beckham. Strzelec gola Samir Nasri. Nasri traci piłkę. Próbował się kiwać. Nasri teraz naciska. Aj, niestety, kurnie, nie wyszło. Ibrahimowicz wybija poza boisko. Hernandez. Hernandez szuka dzisiaj swojej szansy. Oddawał już 3 strzały, z czego jeden chyba bardzo groźny. I przestrzelił. Dawid
ustawić Beckham. Beckham przy piłce. Do Zlatana Ibrahimowicza. Ibrahimowicz. Lukas, dośrodkowanie Hernandez, no niestety. Nie udało się Hernandezowi. Fuck, kurde. Teraz. Hernandez! Leciutko przy słupku. Fantastycznie wymierzone i PSG prowadzi 2-0. Hernandez w swoim pierwszym meczu w barwach PSG. Gola! Jak nas jeszcze tylko piszka brakuje, jest trio, które dopiero doszło. Nasri! No niestety troszkę źle przyjął i akcja nie była dynamiczna. Aj, troszkę za lekko. Zlatan Ibrahimović. Spoko, prowadzę 2-0. Z Florentiną. Sams! Hernandeza. Hernandeza. Co Boże. W debiutanckim meczu strzelił gola. Jak Nasri. Jeszcze tylko piszczka brakuje. Nie wiem, czy pokazać dwa mecze, czy jeden. Nie wiem, czy pokazać dwa mecze, czy jeden. Spoko. Ten mecz skończy się wynikiem 2-0. No i koniec meczu, dziękuję, do widzenia. Hernandez, bramka przy słupku, leciutko po ziemi, jak tak samo. Hernandez, super trafił, w ogóle Hernandez dobrze gra. Co? Hernandez ma 9-0, Thiago Silva ma 8-9, Thiago Silva ma 8-9. Nieźle, nie? Liderem jest PSG i Lille. Dzięki za obejrzenie. Na dzisiaj to tyle. Nara. Mariam, nara. Nara powiedziałem. Czemu? No koniec odcinka. Nara.